Wbrew rozmaitym alarmistycznym wypowiedziom, nie ma kryzysu Europy jako całości. Są natomiast poważne problemy w niektórych krajach Europy wynikłe ze złej polityki gospodarczej władz publicznych. Chodzi mi to o systematyczne nadmierne wydatki budżetowo-socjalne, co w jaskrawej postaci wystąpiło w Grecji, ale jest także, było także obecne w większości innych krajów Europy, włącznie z Polską. I jak wiemy, prowadzi to z jednej strony do hamowania systematycznego rozwoju, z drugiej strony do narastania zjawisk kryzysowych. Ponadto w niektórych krajach Europy dopuszczono do nadmiernego wzrostu kredytu mieszkaniowego, czyli do boomu, który się kończy załamaniem. I wreszcie są takie kraje, znów na myśl przychodzi Grecja, ale także i Portugalia, i Włochy, gdzie jest za dużo regulacji ograniczających lub paraliżujących rynki i konkurencję. Wniosek z tej diagnozy jest taki, że zamiast lamentować o kryzysie Europy jako całości, kraje, które mają najwięcej problemów, muszą się szybko reformować, tak jak to robiły kraje naszej części świata. I wreszcie chciałbym powiedzieć, że jest rzeczą zupełnie naturalną, że kraje biedniejsze, jeżeli tylko wprowadzają odpowiednie systemy instytucjonalne, rozwijają się szybciej niż kraje już zamożne. Mam to na myśli Chiny i Indie, które, jak wiem, od kilkudziesięciu lat, 20-30 lat przyspieszają. I to jest proces pozytywny, bo te kraje nadrabiają 200 lat opóźnień i wychodzą z biedy. Nie da się go powstrzymać, a gdyby się nawet dało, to nie należy. Europa natomiast, chcąc zredukować tempo odstawania, tak jak powiedziałem, w tych swoich miejscach, gdzie gospodarka jest sparaliżowana przez etatyzm, powinna to usuwać.